Czasem jest tak, że potrzebujesz zmienić szkołę jazdy, dlatego że no, nie dogadujesz się z instruktorem, uważasz, że albo on cię źle uczy, albo niespecjalnie przykłada się do tych zajęć, szczególnie praktycznych. Załatwiacie prywatne sprawy tego instruktora, albo gada przez telefon podczas szkolenia, zamiast zająć się tobą. A przecież za to płacisz, żeby instruktor poświęcał całą swoją uwagę tobie. Warto zatem zmienić szkołę jazdy i co najważniejsze, przepisy pozwalają ci zmienić szkołę w każdej chwili. Zawsze, za każdym razem, kiedy masz taką potrzebę, masz prawo zmienić szkołę jazdy i nikt nie może ci tego utrudnić. W żaden sposób, żadna umowa zawarta ze szkołą jazdy nie ma prawa utrudnić ci tej zmiany. Jeśli chodzi o szkolenie podstawowe, bardzo często słyszę, że jakaś szkoła jazdy, owszem, ma umowę na piśmie, ale tam ma napisaną, wprowadzoną jakąś karę za rezygnację, za przerwanie kursu. Absolutnie taka kara jest niedozwolona. Taka, nawet jeśli podpisałeś umowę z taką klauzulą, to ta klauzula jest nieważna i takiej kary absolutnie nie musisz płacić. Jeśli oczywiście ty nie zmieniasz szkoły dlatego, że załóżmy, nie wiem, ze swojej winy rozbiłeś samochód, czy jakieś tam, prawda, materiały dydaktyczne, które przedmioty w szkole uszkodziłeś ze swojej winy, no to wtedy faktycznie jest inna sytuacja, jeśli chodzi o karę, ale tak mówię, to nie może być kara, tylko zwrot kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, ale nie ten temat. Kiedy można zmienić szkołę? Już powiedziałem, zawsze. Jak to zrobić, żeby zrobić to mądrze? Tutaj przepisy bardzo jasno określają, jak to zrobić. Z tym, że muszę ci zwrócić uwagę na to, że będziemy mówić o dwóch różnych rzeczach. Będziemy mówić o zmianie szkoły jazdy, czyli pewnego rodzaju przerwie i zmianie w kursie. I będziemy mówić również o drugim elemencie, zupełnie innym, czyli rozliczeniu finansowym z firmą, która ci to szkolenie realizowała, czyli szkołą jazdy. To są dwa odrębne tematy, choć tak naprawdę dotyczą niby jednej sytuacji. O obu powiemy. Zacznijmy oczywiście od zmiany szkoły. Żeby zmienić ośrodek szkolenia kierowców, trzeba uzyskać wpis w karcie przeprowadzonych zajęć, wpis kierownika ośrodka, polegający na tym, że na tej karcie pod wszystkimi zajęciami, które są wpisane, a powinny być wpisane przy każdych zajęciach, które realizujesz, tak naprawdę tą kartę ty powinieneś mieć zawsze podczas kursu, nie instruktor gdzieś tam w swojej teczce, tylko ty. I wtedy z tą kartą szurasz do kierownika ośrodka, on ci ją podkreśla, opisuje, że jakby takim tekstem pisze, że podczas szkolenia zrealizowano tyle i tyle godzin szkolenia teoretycznego, zwykle 30 oczywiście, chyba że nie robiłeś, no to nie. Zdawałeś wcześniej egzamin państwowy teoretyczny w WORD-zie, zanim rozpocząłeś szkolenie praktyczne. Oraz tam powiedzmy tyle i tyle godzin szkolenia praktycznego. Stawia swoją pieczątkę, podpisuje się, robi sobie ksero z tego, musi mieć kopię. Ty na tej kopii kwitujesz, że potwierdzam odbiór oryginału karty przeprowadzonych zajęć i zabierasz oryginał ze sobą. On sobie zostawia kopię na następne 2 lata w swojej dokumentacji. Ma taki obowiązek, a ty masz obowiązek mu dać tą szansę. Ty z tą kartą idziesz do nowego ośrodka, szukasz sobie szkoły jazdy, w której będziesz mógł kontynuować kurs. Tu zwracam uwagę, że kurs nauki jazdy trwa w kategorii B. Ile trwa? Często osoby odpowiadają 30 godzin. Oczywiście jest to nieprawda. Kurs trwa nie mniej niż 30 godzin. Tak naprawdę kurs trwa od momentu jego rozpoczęcia do momentu uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu wewnętrznego praktycznego. A czy to jest na 31 godzinie? Czego ci życzę, pod warunkiem, że będzie uczciwie przeprowadzony kurs i egzamin wewnętrzny, bo egzamin jest dla ciebie, nie dla kogoś innego.
Ale może też być to na 150 godzinie, ale i, albo i 400 godzinie. Zatem jeżeli zmieniasz szkołę jazdy, załóżmy, że w tej starej, pierwszej swojej szkole odbyłeś 20 godzin jazdy, 20 godzin zajęć, no właśnie, bo jak to była tylko jazda, nie zajęcia, czyli nie uczyłeś się, tylko zwiedzałeś miasto, to nie dziwię się, że chcesz zmienić szkołę na taką, gdzie cię uczą. Czyli zostało ci do zrobienia nie mniej niż 10 godzin oraz egzamin wewnętrzny praktyczny. I musisz się na to przygotować, że w nowej szkole będziesz musiała zapłacić mniej więcej tyle, czyli co najmniej 10 razy szkolenie uzupełniające, czyli godziny dodatkowe, plus 11 egzamin wewnętrzny, to będziesz musiał zapłacić. No może jakiś rabat dostaniesz ze względu na to, że jest to 11 godzin, ale wiesz, 11 godzin w dobrej szkole jazdy to nie jest jakiś szał, jakaś atrakcja, żeby dostać premię, więc nie zawsze warto się o to bić. Zresztą zapraszam Cię do materiału innego u mnie na temat tego, jak ludzie wybierają tani kurs, jak się krzywdzą tym, ale to nie na teraz. Zatem to jest moment, kiedy w trakcie szkolenia przerywasz, zmieniasz szkołę jazdy. Jeżeli odbyłeś 30 godzin zajęć, odbyłeś egzamin wewnętrzny i miał on wynik negatywny, praktyczny egzamin wewnętrzny miał wynik negatywny, podejmujesz decyzję o zmianie szkoły, zdarza się tak, to wybierając nową szkołę, dalej masz obowiązek odbycia egzaminu wewnętrznego. Co prawda jest wiele w Polsce ośrodków, w każdym powiecie się znajdzie jakiś taki ośrodek, który bez problemu Cię przyjmie, oko przymknie i da Ci zaświadczenie, że zdałeś egzamin wewnętrzny bez przeprowadzenia tego egzaminu. Oczywiście przez to popełni przestępstwo, Ty zresztą też, bo poświadczycie wzajemnie nieprawdę w dokumentach, znaczy on poświadczy nieprawdę, a Ty będziesz używać dokumentu, który świadczy o nieprawdzie, więc oboje popełniacie przestępstwa, ale to już jakby inny temat. Przestępstwa? Za to się idzie do więzienia. To jest inny temat, natomiast warto powiedzieć teraz o tym drugim aspekcie zmiany szkoły jazdy, czyli tym, co najczęściej kursanta boli, czyli rozliczeniach. Bardzo istotny element to jest ten wtedy, kiedy Ty w ogóle wybierasz szkołę jazdy, tą pierwszą. Bo jeśli dobrze wybierzesz szkołę jazdy, to znaczy, że trafisz na szkołę, która po pierwsze zawsze z Tobą umowę na piśmie o przeprowadzenie szkolenia. Po drugie, w tej umowie nie będzie haczyków, kruczków i niedozwolonych klauzul, tylko ona będzie uczciwa, rzetelna, konkretnie opisująca, co w tym szkoleniu się będzie działo, ile będzie trwało, kiedy będzie realizowany, na jakich zasadach, jakie są zasady obecności lub nieobecności i tak dalej, i tak dalej. Kto prowadzi to szkolenie, czym, gdzie, kiedy, jak, co. To wszystko powinno być w dobrej umowie opisane, jak również opisane zasady, prawo Twoje do zmiany szkoły jazdy. I tu jeszcze raz podkreślam, co powiedziałem na początku, jeśli nawet dany ośrodek w swojej umowie, którą Ty podpiszesz, mam nadzieję przeczytasz najpierw ze zrozumieniem, no ale czasami ludzie czytają bez zrozumienia, jeśli już czytają i podpisują bzdury. Jeżeli zawrzesz umowę, w której jakaś klauzula, jakiś punkt będzie niezgodny z obowiązującym prawem konsumenckim, czyli Tobie przysługującym z urzędu, że tak powiem, jakimś prawem, to ten punkt jest nieważny. Cała umowa jest ważna, ale ten punkt jest nieważny, na przykład nakładający na Ciebie jakieś tam odszkodowanie za rezygnację z dalszej części kursu i tak dalej. Tak to nie działa. Masz prawo do zwrotu części środków, które zapłaciłeś za to szkolenie. Czyli jeżeli zapłaciłeś za cały kurs, a ten kurs to co najmniej 30 godzin plus egzamin wewnętrzny, a odbyłeś tylko 20 godzin, to tak jak przykładem żeśmy się posłużyli, to tak naprawdę masz 11 godzin zajęć niezrobionych. Więc za te 11 godzin ośrodek jest obowiązany się z Tobą rozliczyć. Ale tu są znowu pewne haczyki. Bo jeżeli te zajęcia są zaplanowane na przykład na jutro, na pojutrze,
a w umowie jest zawarte, że masz poinformować o tym, że nie będziesz na zajęciach, że odwołujesz te zajęcia na powiedzmy 2 doby przed, no to akurat za te zajęcia no, nie dostaniesz zwrotu. Jest to dość uzasadnione, również formalnie, prawnie, bo szkoła poniosła pewne koszty na przygotowanie tych zajęć. Równie dobrze mogła sprzedać komuś innemu te zajęcia, jeśli ty ich nie weźmiesz, ale musi mieć na to czas, a więc nie ma się co dziwić, że 2 najbliższe doby zajęcia, jeśli to zaplanowane, to za to zwrotu nie dostaniesz. Natomiast pozostałe jak najbardziej. Tylko teraz pamiętaj o sposobie rozliczenia. To nie jest tak, że jeśli u nich kosztuje, załóżmy, 100, 120 zł godzina dodatkowa szkolenia, to ty dostaniesz tam powiedzmy 8 razy, czy tam 9 razy 120. No nie, dlatego że cały kurs ma pewną wartość, więc najczęściej dzieli się to w taki sposób, że kurs trwa formalnie 22,5 godziny. Właściwie 3,5 godziny, bo egzamin medyczny. Skąd te różnice? No bo 30 lekcyjnych godzin teoretycznych, jeśli są przeprowadzane, i 30 zegarowych godzin praktycznych plus 31 egzamin wewnętrzny. To jest w cenie kursu, o ile mówimy o kursie całym z teorią o środku. Jeśli tak jest, to trzeba wartość, jaką zapłaciłeś, podzielić przez te 23,5 godziny i wyjdzie ci jedna jakaś tam godzina. Ewentualnie, jeżeli są jakieś dodatkowe opłaty typu badania lekarskie czy podręczniki i one jakby są wyszczególnione w cenie, to oczywiście je trzeba odjąć, bo ty za nie zapłaciłeś, dostałeś i z nich już nie zrezygnujesz, bo już je dostałeś. Nic z tym dziwnego. Natomiast pozostałą kwotę faktycznie ośrodek powinien ci zwrócić bez jakiejś dużej zwłoki. Czyli krótko mówiąc, powiedzmy, no niech to będzie 7 czy 14 nawet dni na wskazany przez ciebie adres. I teraz najważniejsze. Jeżeli zdecydowałeś się zmienić szkołę jazdy, musisz po pierwsze wypowiedzieć umowę zawartą. Jeśli nawet zawarysz umowę ustnie, czyli poszedłeś, zobaczyłeś ofertę na stronie internetowej albo gdzieś tam na drzwiach w szkole jazdy i powiedziałeś, chcę ten kurs, zapłaciłeś pieniądze, mam nadzieję, pobrałeś paragon z kasy fiskalnej albo zrobiłeś to przelew, no to super, ale teraz chcesz zrezygnować, to nie idź tam tak, jak poszedłeś za pierwszym razem, tylko po pierwsze zrób to na piśmie. Jest bardzo istotne, żebyś zrobił to na piśmie, dlatego że niestety przerwanie kursu zawsze jest związane z jakimś konfliktem. Bardzo rzadko przerywasz kurs, dlatego że, nie wiem, nagle musisz się wyprowadzić z tej miejscowości, albo jesteś chory. A chociaż i nawet w takich sytuacjach są tacy zawistni właściciele szkół jazdy, którzy twierdzą, a co mnie to obchodzi, to trzeba było się nie przeprowadzać, albo coś, to nie ich wina i oczekują od ciebie Bóg wie czego. No nie, tak to nie działa, ale się zdarza. Więc w takiej sytuacji pamiętaj, żeby przede wszystkim zawrzeć umowę na piśmie przed rozpoczęciem szkolenia, a jeśli chcesz zrezygnować, to zrób to również na piśmie. Tak jak mówię, nawet jeśli zawarłeś ustnie, to i tak zrób wypowiedzenie na piśmie. W tym wypowiedzeniu napisz prostą treść. Oczywiście daj miasto, datę na górze. Po lewej swojej stronie napisz swoje dane, na środku do kogo zaadresujesz to powiedzenie, czyli nazwę ośrodka szkolenia. No i pod spodem napisz wielkimi literami wypowiedzenie i na dole w treści mniej więcej taką treść, że niniejszym wypowiadam umowę o szkolenie zawartą w dniu, tu już wiesz, kiedy zapisywałeś na kurs, i jednocześnie dwukropek i myślnik, proszę o wydanie oryginału karty przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie musisz cytować, ośrodek łaski nie robi, ma wydać tą kartę, wie co ma zrobić, oczywiście pod warunkiem, że go będzie miał tą kartę, czyli krótko mówiąc, jeżeli ty ją masz przy sobie, to wraz z tym
pismem, załącz ją no, do tej koperty wstać, tak? Jeżeli to będzie listem papierowym. Bo jeżeli wysyłasz tylko mailem, no to w sytuacji, kiedy nie masz karty. Nie powinno tak być, że nie masz karty, ale stało się jakimś dosyć często spotykanym zjawiskiem, że jednak instruktorzy kartę mają przy sobie twoją, co jest bardzo złe. A złe jest dlaczego? Zapraszam Cię na taką stronę, która ma adres www.rzecznikprawkursanta, razem pisane, rzecznikprawkursanta.pl. Tam w zakładce dla kursanta, czy dla kursantów, już nie pamiętam, jest taki w menu rozwijanym taki tekst, taki artykuł, który mówi o tym, co Ci się należy w kursie, za co płacisz instruktorowi chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I tam jest to dokładnie opisane. A może o kart? Generalnie poczytaj ze wszystkie te rzeczy, które tam są opisane, bo jestem bardzo ciekawe. Będzie tam m.in. egzamin wewnętrzny. O, ja tu wspominałem o egzaminie wewnętrznym. Poczytaj sobie dokładnie, na czym on polega. Tam jest właśnie pod tytułem egzamin wewnętrzny. Jest bardzo dokładnie, fajnie opisane, o co to chodzi, po co to komu, czy musi być i czy warto, żeby było. Czy dla Ciebie się opłaca, że jest egzamin wewnętrzny w kursie? Podpowiem od razu, bardzo Ci się opłaca. Tylko o tym pewnie nie wiesz. Zatem, jak mówiłem, pierwszy myślnik to proszę o wydanie oryginału karty przeprowadzonych zajęć. Swój egzemplarz przesyłam wraz z tym wypowiedzeniem. I drugi myślnik, proszę o rozliczenie finansowe kursu i zwrot należnych środków na rachunek numer. Podajesz numer konta swojego w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Ten termin oczywiście możesz ustalić dowolnie, możesz dać 14 dni, możesz nawet napisać 3 dni, ale też nie przesadzajmy, daj 7 dni, będzie uczciwie, będzie w sam raz. I to już jest wszystko. Na dole oczywiście Twój podpis. Warto też dopisać, w jaki sposób mają Ci wydać tą kartę, czyli zwrot oryginału karty. Proszę, zwrotu do oryginału karty proszę dokonać za pomocą poczty tradycyjnej pod adres i wpisujesz swój adres pocztowy, nie mailowy, tylko z skrytki pocztowej, czyli do domu. Tak, żeby Ci wiadomo było, gdzie konkretnie oczekujesz na to pismo, bo jak nie napiszesz, no to wiesz, to tak samo jak nie napiszesz numeru konta, to jak nie napiszesz, to oni powiedzą, że mi bardzo chcieli Ci oddać, ale nie wiedzieli gdzie. No i to będzie prawda. Podpisujesz się i na dole jeszcze warto z boku napisać w załączeniu oryginał karty przeprowadzonych zajęć, czyli że dołączasz, żeby to było też zapisane, żeby ktoś potem nie mówił, że Ty tam wcale nie było tego, że Ty nie wysłałeś, tylko wysłałeś wypowiedzenie i takie tam cuda. Bo nigdy nie wiesz, czy przypadkiem w związku z tym konfliktem, jak podpowiadam, zawsze jest jakiś konflikt, czy przypadkiem nie będziecie lądowali w jakiejś mediacji, czy to właśnie prowadzonej przez Rzecznika Praw Kursanta, czy bezpośrednio w sądzie, czy też powiatowego rzecznika praw konsumenta, czy sąd konsumencki. No, możliwości jest kilka dochodzenia swoich praw. Więc pamiętaj o tym, żeby tak to zrobić, żebyś miał dowody, żeby było na piśmie. Więc generalnie nie zapisuj się do szkoły jazdy, której Ci ktoś nie chce zawrzeć umowy na piśmie. Jeżeli ktoś nie chce czegoś dać na piśmie, to znaczy, że ma coś do ukrycia, ma jakieś nieczyste zamiary. Z dużą dozą prawdopodobieństwa jest, jeśli Ci ktoś coś sprzedaje, to znaczy, że ma nieczyste zamiary. To tak jakbyś, nie wiem, kupił samochód, no może czekaj, to jest może zły przykład, ale nie wiem, kupujesz, nie wiem, telewizor, komputer, smartfona i ktoś Ci mówi, że on ma miesiąc, mówka sztuka nieśmigana, ale jeżeli każesz mu w umowie napisać, że ten telefon, czy ten przedmiot został miesiąc temu nabyty prosto z salonu,
i on ci tego nie chce napisać, to znaczy, że to jest nieprawda. No bo co mu szkodzi? No to, że prawdopodobnie boi się kłamstwa napisać, bo będzie za to odpowiadał, nie? Zatem przede wszystkim wybieraj szkoły jazdy, które są rzetelne, uczciwe, mają na piśmie to, czego chcesz. To ta umowa również może być przez internet i tak dalej, ale żeby treść była, żeby zasady były ściśle określone, to jest bardzo ważne. Czyste sytuacje czynią przyjaciół, jak mówi stare chińskie przysłowie. Nagadałem się znowu strasznie dużo, 20 minut ponad, ale wiem, że jest to bardzo ważny temat. Bardzo wiele osób ma problem ze zmianą szkoły jazdy. Co ze zmianą instruktora w ramach tej samej szkoły jazdy? No niestety, tutaj przepis nie mówi o tym, że masz takie prawo. Masz prawo zmienić szkołę, ale w ramach danej szkoły nie ma szkoła obowiązku zmienić instruktora. Absolutnie. Więc oczywiście możesz próbować porozmawiać z właścicielem ośrodka, powiedzieć, jak chcesz zmienić instruktora. Jeśli chcesz to uzasadnić, dlaczego, to fajnie, przynajmniej właścicielka będzie wiedział. Jeżeli nie chcesz tego uzasadniać, powiesz, że nie chcesz tego powiedzieć, no to właściciel też będzie wiedział, że coś jest nie tak. Choć nie będzie wiedział co, ale też dla niego to jest ważna informacja. Próbować zawsze warto. No właśnie, i na koniec jeszcze zapraszam Cię znowu przy okazji na stronę rzecznikprawkursanta.pl i właśnie w zakładce dla kursanta jest też materiał pod tytułem Zmiana OSK. OSK, czyli Ośrodek Szkolenia Kierowców, czyli Szkoła Jazdy. Zmiana OSK. I tam dokładnie przeczytasz ze szczegółami, jak to powinno wyglądać, jak się do tego zabrać, żeby nie stracić, żeby nie było problemu właśnie głównie finansowego, żeby się nie okazało, że szkoła w umowie gdzieś tam napisała, że w przypadku rezygnacji to pieniędzy nie zwracają i tak dalej. To tak nie działa. W Polsce są przepisy, ustawa, która reguluje przepisy konsumenckie. Ty jako osoba, która kupiła sobie kurs, jesteś konsumentem i przysługują Ci prawa konsumenckie i one są naprawdę bardzo szerokie, pod warunkiem, że spełnisz stosowne warunki. Wszystko tam jest dokładnie opisane. Jak gdybyś miał jakiś kłopot jeszcze, to napisz na maila do Biura Rzecznika Praw Kursanta. Ktoś z osób, które tam zaglądają, podpowie Ci, pomoże Ci sprawnie zmienić szkołę jazdy. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Są niestety ośrodki szkolenia kierowców, które w sytuacji, kiedy kandydat rezygnuje z kursu, chce przejść do innej szkoły, to a na przykład nie zapłacił wszystkich pieniędzy za kurs, a oni oczekują, że on zapłaci za cały kurs, to blokują możliwość wydania profilu kandydata na kierowcę, czyli PKK. Nie wydają kandydatowi. Są tacy. Niestety, i to często. Więc od razu mówię i wyjaśniam. Nie ma takiej możliwości, żeby szkoła jazdy zatrzymała Ci profil kandydata na kierowcę. Pod jakimkolwiek pozorem. Ponieważ ten dokument nie jest ich dokumentem. I jeżeli coś takiego robią, to popełniają przestępstwo ścigane z urzędu, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeśli masz taki problem, że Ci ktoś nie chce wydać profilu kandydata na kierowcę, to możesz wprost powiedzieć, że albo zwrócisz się do Rzecznika Praw Kursanta, żeby Ci pomógł, albo udasz się na najbliższą komendę policji i złożysz doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ, jak powtarzam, przetrzymywanie, ukrywanie, a nie wydanie Ci jest ukrywaniem, przetrzymywaniem cudzego dokumentu, którym nie ma prawa się rozporządzać, jest przestępstwem ściganym zgodnie z kodeksem karnym. Więc jeżeli ten przedsiębiorca w miarę jest ogarnięty, chociaż trochę rozumie istniejące przepisy, to zrozumie, że czym prędzej ma Ci uwolnić profil kandydata na kierowcę,
do systemu oczywiście, bo tu nie mówimy o profilu w sensie kartki papieru, tylko mówimy o tym profilu, który jest w systemie, który ty stworzyłeś, a szkoła pobrała na czas kursu, bo musiała. To ci czym prędzej odda, bo jak nie, no to bez wątpienia zostanie skazany za ten artykuł, a niestety to jest akurat skazanie, które wykluczy go z możliwości bycia instruktorem i prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców na czas skazania plus czas zatarcia tej kary. Także wiele lat. Nie wiem ile, 4,5 razem? Jakoś tak. To jest do 3 lat, więc nie wiadomo ile dostanie, no ale to nawet może być 4,5 roku, tak? Jeśli ja dobrze kojarzę przepisy. Więc żartów nie ma. Więc jeżeli nie jesteś kursantem, osobą oglądającą, tylko jesteś właścicielem szkoły, to nie rób takich głupot. Uwierz, nie rób takich głupot, bo to się skończy dla ciebie bardzo źle. Bardzo źle. Nie wolno. Nawet jeśli masz niedokończone rozliczenie z kursantem, nawet jeśli odbył zajęć więcej niż zapłacił, to jest twój problem. Trzeba było tak zorganizować sobie pracę szkoły, administrację, żeby rozliczać się na bieżąco z kandydatem. Ale nawet jeśli ci wisi dużo pieniędzy, nie wolno ci zatrzymać PKK. Pomijam już to, że kandydat może w każdej chwili pójść do Wydziału Komunikacji, w którym PKK zostało mu wydane i poprosić o uwolnienie tego PKK z danej szkoły. I urzędnik ma obowiązek to zrobić. Na wniosek takiego właśnie kandydata. Więc to ci nic nie da, co nie zmienia oczywiście faktu, że jak urzędnik będzie ten profil uwalniał kursantowi, że ty nie zostaniesz skazany za przetrzymywanie tego dokumentu. Wystarczy tylko, że kursantowi się będzie chciało koło tego tematu pochodzić, albo będzie mu się chciało upoważnić do tego Fundację Rzecznik Praw Kursanta, wiedz, że masz ciepło. Tak, mówię o tym publicznie, mówię o tym oficjalnie, dlatego że czas skończyć dziadostwo w polskich szkołach jazdy, czas skończyć oszukiwanie kursantów, czas zacząć brać się do roboty uczciwej, rzetelnej, robić dobre szkolenia, uczciwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, szkolić rzetelnie, rozwijać siebie, mieć duże kwalifikacje do prowadzenia szkoleń, do nauczania, bo kurs nauki jazdy to jest bardzo poważna sprawa, bo ten młody człowiek, który się uczy, on tak naprawdę za chwilę dostanie do ręki broń, którą będzie używał. I być może tą bronią zabije kogoś albo siebie, jeżeli nie będzie do tego dobrze przygotowany. Niestety w każdym tygodniu przychodzi na skrzynkę Biura Rzecznika Praw Kursanta właśnie jakaś skarga na to, że jakaś szkoła nie chce wydać PKK albo żąda jakieś pieniędzy, odszkodowania za przerwanie kursu i tak dalej, i tak dalej. Jakby porządnie prowadził szkolenie instruktor, szkoła jazdy porządnie prowadziła szkolenie, to żaden kursant by się nie przenosił, bo nie byłoby potrzeby, bo miałby to, czego potrzebuje. Z wyjątkiem tych oczywiście kursantów, którzy chcą iść na łatwiznę, myślą, że to jest zabawa i zwiedzanie świata, albo u babci na pączkach, nie, wizyta. No to faktycznie tacy też potrafią chcieć odejść ze szkoły jazdy, tej uczciwej, rzetelnej, porządnej. Ale to już jest jego problem, że jest niegotowy na posiadanie prawa jazdy. Ale cała reszta z głową, mądrze, uczciwie. Praca szkół jazdy, praca instruktorów to jest bardzo poważna misja. To jest wychowanie, to jest nauczanie. To jest naprawdę bycie nauczycielem i wychowawcą. I to ma wpływ na to, co robimy, ma wpływ na nasze życie jako instruktorzy. Przepraszam, że tak może trochę umoralniam, co po niektórych. Wielu nie trzeba. Wielu instruktorów myśli dokładnie tak jak ja. Ale niestety są w naszej branży również czarne owce, które
no, nie robią roboty uczciwie, rzetelnie, są w tym po prostu słabe i nie chcą się rozwijać, bo można być na początku słaby, można się uczyć pewnych rzeczy, tylko trzeba chcieć się uczyć, robić coś w tym kierunku, a nie ściemniać. No i tak od materiału dla kursanta doszedłem do treści dla instruktorów. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem spośród moich kolegów, którzy porządnie uczą, kolegów młodszych, kolegów starszych, z większym doświadczeniem jeszcze niż moje. No ale trzeba się bronić przed dziadostwem w branży i taka jest prawda i trzeba je wreszcie zacząć wprost pokazywać palcami, a nie udawać albo twierdzić, jak to mówią niektórzy, że się we własne gniazdo nie robi. Robi się. Robi się, jeżeli w gnieździe jest wielka kupa, to dorobienie kolejnej już nic nie zaszkodzi, nie? No, a gniazdo trzeba oczyścić i wtedy się już nie robi, jeśli jest czyste. No, pozdrawiam serdecznie.